Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, za kilka minut kończy się stary sezon. Sezon Tary w końcu dobiegnie końca i rozpocznie się nowy sezon, który się nazywa Lato Potworów. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku właśnie z tej oto okazji postanowiłem, że zrobię dla was konkurs. A w zasadzie dwa konkursy. Jeden na YouTubie, a drugi na Instagramie. A nagrodą jest, moi kochani, dwa razy kod PSC o wartości, uwaga, uwaga, 100 zł. Dzisiaj 200 zł leci do moich wspierających z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Więc moi kochani, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, no to w komentarzu napiszcie swój nick z gry Brawl Stars. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście musicie mieć wpisany kodzik Farel w sklepie Brawl Stars. A jeżeli chcecie zwiększyć swoją szansę na wygraną, to zafollowujcie mojego Instagrama. Link do Instagrama macie w opisie i pod zdjęciem konkursowym oznaczcie trzech swoich znajomych. Jeżeli już to zrobiliście, ja życzę wszystkim powodzenia, wyniki ogłoszę w następnym odcinku. To teraz, moi kochani, na szybko poleci filmik podesłany przez mojego widza, który robi zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Teraz wchodzę w sklepik. Chciałam tylko pokazać, że wspieram z kodem Farel. Wchodzę z powrotem do lobby i aktywuję kanał z odmiaski. Pozdrawiam Farela. Ja to jest Mordeczko, mega dziękuję za wsparcie. Mega serducho dla ciebie. A wy, moi kochani, nie zapomnijcie wpisać kodu Farel w sklepie Brawl Stars przed zakupem karnetu zadymiarskiego. A jeżeli chcielibyście też wystąpić na moim odcinku, no to jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie to i podeślijcie do mnie na maila. Mail oczywiście macie w opisie. Moi drodzy, za niecałe 40 sekund kończy się pierwszy sezon Bazar Tary. Będziemy nocnymi świadkami, co się stanie z moimi skrzynkami, które mi zostały. Zostało mi 35 skrzynek. Cały karnet z poprzedniego sezonu został już odblokowany i moi drodzy państwo, zobaczmy co się wydarzy za niecałe 20 sekund. Pojawi się na pewno nowy zadymiarz, którego dzisiaj z pewnością sobie odblokujemy. Nie wiem, czy będziemy otwierali duże skrzynki, żeby go odblokować. Troszeczkę mi jest szkoda tych skrzynek, ponieważ odblokuję sobie tylko i wyłącznie golda, więc chyba sobie kupimy stopnie za gemy, żeby go odblokować. Ale uwaga! 5, 4, 3, 2, 1, Adin! I uwaga! Okej. Powrót do bieżącego sezonu. No dobra, klikamy. I tak jest, moi drodzy państwo, mamy poprzedni sezon. Aha. Co? Patrzcie. Powrót do bieżącego sezonu i poprzedni sezon. Rozumiem, że te skrzynki mi na sam koniec nie przechodzą. No nie, czyli ja muszę otworzyć te skrzynki. No dobra, powiem wam, że przemyślana sprawa. Kurczę, Felek, no dobra. Lecimy, moi kochani. Kupujemy karnet zadymiarski, aktywujemy go, uwaga. O kurczę, 250 gemów, ten lepszy, no dobra. No to wy zostawcie łapeczkę w górę, 30 tysięcy łapek. I kupuję cały karnet zadymiarski w tym sezonie, 30 tysięcy, let's go, zostawiaj łapeczkę kumplu. Nie masz klejnotów, odwiedź sklep, aby je zdobyć, no dobra. Dobrze, moi drodzy państwo, gemy doładowane, 486 gemów na moim koncie. Aktywujemy karnet zadymiarski. Oczywiście karnet zadymiarski z 10 klasami. Uwaga, kupujemy 250 gemów na to dziadostwo i mamy to odblokowane. Wow! Dobrze, moi drodzy państwo. Na samym począteczku proponuję otworzyć dużą skrzynkę. Może poleci nowy chromatyczny zadymiarz, na którego szansa jest bardzo mała. Ale ja mam wszystkie postacie, wszystkie star powery, więc może się uda. Aha! Ponoć w tym sezonie można losowo otwierać skrzynkę. Ja chcę otworzyć tą. Da się, zobaczcie. Kliknąłem sobie małą skrzyneczkę i się otworzyła. Dobra, to otwórzmy sobie te najsłabsze na początku skrzynki. Ej, no to jest coś przecież cudownego, że teraz tak można to po prostu robić. Golda sobie odbierzmy. Będziemy sobie tak budowali napięcie. Gemy sobie odbierzmy. Skórkę na sam koniec. Golda sobie odbierzmy. Kolejnego golda. No dobra, moi drodzy państwo, to lecimy teraz dużymi skrzynkami. Numer 9 poproszę. Pyk. Bonus podwaja żetonów. Super. Duża skrzynka. Bum. Bonus podwajacz żetonów. Spoko, no dobra, te podwajacze nie są wcale takie złe. Kolejna duża skrzynka, a z niej nic. Kolejna duża skrzynka, a z niej gold. No pięknie. Dobra, słuchajcie, ten goldzik mi się tak czy siak przyda, bo mam bardzo fajny skin dzisiaj w sklepie do pewnego zadymiarza. Uwaga, bum. Monety. No i chyba, moi drodzy państwo, to było na tyle z skrzynek dużych. I teraz megabox 516. No daj coś. No oczywiście, jakby coś dało, no to już bym miał nowego zadymiarza, no ale coś mi się wydaje, że chyba nie poleci w tym odcinku. Dobra, Super Ranger Brock, odpalamy go. Proszę państwo, spójrzcie tylko na tego wariata. Super Ranger, oni tak go nazwali? Super Ranger? Ja bym go nazwał inaczej, ja bym go nazwał Power Rangers Brock. Teraz wam pokażę, moi kochani, jak wygląda mój broczek i jakie mam do niego skiny.
Mamy wyścigowca, mamy boomboxa, mamy plażowego, mamy zwykłego i Super Rangera Brocka, którego sobie w tym momencie wybieramy. I moi drodzy państwo, zagramy sobie teraz meczyk solo tym przecudownym skinem, a później odblokujemy sobie nowego sadymiarza. Let's go! Okej, spójrzmy, jak wygląda nasz nowy Brock. Bardzo fajna mapa. Lubię tą mapę. Powiem wam, że jest przekozacka. Strzelmy sobie raz w skrzynkę. Wow, spójrzcie na tą tylko rakietę, jak ona jest przekozacka. Niebiesko-żółta. Moje kolory, lubię to połączenie. I ta rakieta jest w jakimś kształcie, czy po prostu ona taka jest? Po prostu to jest rakieta, czy jest w jakimś kształcie? Zaraz zobaczymy sobie. Nie, to jest po prostu zwykła rakieta. Myślałem, że ona coś nam ma przypominać, ale nam nic nawet nie przypomina. Dobra, ta Shelly powinna wejść w moje... Ajeju, czemu to zautoaimowałem? Wejść w moje ognie i zginąć. Dobra, ona ma 5 power cubesu. To jest fajny kąsek. To jest łakomy kąsek dla mnie. O kurde, Rosa. Dobiję ją. Patrz, dostaję bomba! Ależ to wyczułem przecudownie. Gdzie mam emotki? Tutaj sobie u góry dałem emotki. Wkurzonego Brocka wyślimy. Mamy Jackie, którą w sumie ciężko będzie mi pokonać, bo ona jest dosyć szybka, cwaniara. Ojejku, gdy ta Piperka... Ojeju, gdy ta Piperka dostała. Dobra, ja niestety muszę uciekać. Ha! Dobra, udało mi się przeskoczyć na szczęście. Dobrze, że mam ten kozacki gadżet. Dobra. Przyjął poko. Koks totalny, że ten poko przyjął. Tu mamy Karla zaciętego, że tak powiem. Jest w sytuacji bez wyjścia ten chłop. Poko, idź mi stąd, tak? Nie wiem, co on robi, co ten Karol robi. No dobra, on nie żyje. Teraz. Dobra, mamy lecznicze grzybki. Ojejku, tu trzeba uciec. Dobra, ty, poko, chłopie. Tu muszę cię ultować niestety. Nie trafiłem go ani razu. Tu są miny od dwóch. Dobra, przerąbane troszeczkę wam powiem. Nie no, ma grzybki. Lecę w te grzybki też na twardo. Dobra, wszedł w minę i go dokończam. Leżysz. Dobra, ja kontra buł. Przeskakuję, hop, i nokautuję popa. Raz, dwa, trzy. Nie, mina, mina, ult. Nie, 300 HP mu zostało. Dlaczego? No dobra, pierwszy meczek z Super Rangersem Brockiem za nami, powiem wam. Zobaczcie, Code Fire, jak przecudownie fituje do tego zestawu. Coś pięknego, lecimy dalej, moi kochani. Let's go. Mamy jeszcze jedną darmową skrzynkę w sklepie, otwórzmy sobie ją, z której wypadł nam gold. No dobrze, i patrzcie, mam skina do Leona za 10 tysięcy. Fajny jest ten skinek, ale wiecie co? On będzie mi się pojawiał w sklepie jeszcze nie raz. Dlatego ja na chwilę obecną się wstrzymam, ponieważ zbieram 25k golda, żeby mieć pierwszy złoty skin. Więc na chwilę obecną sobie go odpuśćmy. Wracamy do naszego karneta zdymiarskiego i spójrzmy, za który poziom jest do odblokowania nowy chromatyczny zdymiarz. Za 30 poziom. OMG! Dobra. Damy radę dokupić tyle poziomów? Będzie tyle gemów? Uwaga, lecimy ostro. Oj, chyba zabraknie, moi kochani. Nie no, zabrakło. Zabrakło. Ile nam brakuje jeszcze? Jeszcze 300 gemów nam brakuje? Przecież to jest... masa kasy. Dobra, ale... No i cyk, moi drodzy państwo, kolejna stówka w dzisiejszym odcinku poszła na gemy. 200 zł przeznaczyłem na tą fantastyczną grę telefoniczną. Jest po prostu przecudowna. Nie róbcie tego w domu. Nie płaćcie. Nie przepłacajcie za tą grę. To tylko ja robię. Dla was specjalnie, żebyście mogli mieli co ciekawego oglądać i żebyście mogli się cieszyć tak samo chromatycznym zadymiarzem jak ja. Nie no, nie gadać, że zabraknie mi. Kolejny poziom. Kolejny poziom. Kolejny poziom. Jest! I uwaga, drodzy państwo! Jest search! W końcu! W końcu mamy to! Od razu chłopa odblokowywuje. I moi kochani, mamy nowego chromatycznego zadymiarza, który nazywa się Serge. Wszyscy będą teraz w Polsce czytali. Masz Surga? Mam już Surga, moi drodzy. Obrońca, który lubi imprezować. Surg atakuje wrogów energetykami, które rozpowiadają się przy trafieniu. Jego super atak ulepsza statystyki w trzech etapach i daje możliwość niesamowitych modyfikacji sylwetki. Gościu. Jak on będzie teraz? Tak, wszystkich kroił na mapie. Dobra, spójrzmy. 38 na 38 zadymiarz. Wow. Mamy go, tak wygląda ten świr paleta. I moi kochani, skoro mamy tyle skrzynek, pootwierajmy sobie na początku te małe wszystkie, nie? Pozostałe przedmioty, punkty mocy do search. Okej! 50 punktów mocy, wiadomo do kogo. Ulepszamy sobie trochę tego świra. O, gemy, chociaż tyle się zwróciło. Mała skrzyneczka kolejna. Albo wiecie co, lećmy z dużych, ostro, na pełnej. Nie ma co tutaj świrować. Mega boksik też.
Wow, tutaj ładnie posypało. Gold 1, duża skrzynka. Pozostałe przedmioty. Czekaj, czekaj, cofnij się. Punkty mocy. O, to pierw poodbierajmy. Mamy kolejne punkty mocy. 100 punktów mocy. Kolejne punkty mocy. Punkty mocy. Pyk, plus 50 i skrzyneczka się otwiera. Nie wiadomo dlaczego. Sama się ona otwiera. No dobra, niech będzie. Po prostu. Ale czekaj, no co niby. Mam fulla już? Nie, no nie mam fulla jeszcze. O co chodzi? Search cały czas zdobywa punkty mocy. Dobra, nie rozumiem tego. Nieważne. Tapmy sobie coś jeszcze na przyszły odcinek, jeżeli chodzi o skrzyneczki, poulepszajmy sobie go troszeczkę. Który tu już mamy poziom? 7, 8. No i prawie nam zostało, moi drodzy, na poziom 9. Dobra, no to... Ale ulepszymy sobie go na poziom 9 w następnym odcineczku, gdzie wymaksujemy sobie search i będziemy otwierali tak długo skrzynki, aż wypadnie nam star power i sprawdzimy sobie ten nowy star power, więc odcinek pojawi się... Może dzisiaj, może jutro. Zobaczę. Na pewno go nagram dzisiaj, ale zobaczę, kiedy go zmontuję. Dobrze, moi kochani, lecimy z gierką solo. Obym nie padł za pierwszym razem. No to jazda, jazda, biała gwiazda, moi kochani. Przecież mi będą teraz wszyscy zazdrościli na tej mapie. Elo poko, elo poko. Bomba, bomba, bomba. Ty chłopie chyba nie wiesz, z kim tańczysz, co? Transformacja! Boom. Okej, okay, wyjaśniony. Fajna emotka. Dobra, pierwsza transformacja za nami. Teraz, moi kochani, Barley. Teraz już strzelam sobie po prostu dwoma jak to się nazywają? Energetykami. Transformacja! Boom! Teraz będę szybszy, tak? Zobaczcie, mam przy sobie trzy, koło mnie są takie trzy jakby strzałki, pagony, jak na ramieniu w wojsku, wiecie, o co chodzi. Czy tego broka Luisa robię na S, czy nie? Robię na S, ale jest przerąbane. Jest przerąbane, mało HP. Wracamy się po grzybki. Teraz transformację robię. Transformacja! Bum! No i moi drodzy, teraz już mi nikt nie podskoczy. Zobaczcie, jaką teraz mi jota. Po 2000 bije? Really? Daryl, chodź. Nie, to są jakieś totalne boty. Dobra, postaram się go zabić z ulta, wiecie? Transformacja! Bomba! No nie udało się. Ale ja to zrobię. Ja go zabiję z ulta. Bombka jedna, bombka druga i... Transformacja! Bomba! O kurczę, to niezły win. To niezły win, wam powiem. Jesteś number one. Okej. Nie mogę się doczekać, aż zostanie dodana nowa postać z poziomami, wiecie. Może będzie jakaś taka postać, która co ewolucję dalej strzela. To było coś pięknego. Wyobraźcie sobie, jak mamy na przykład taką inną Piper, która strzela na początku blisko, później średnio, a później ma na przykład zasięg przez całą mapę. Ale to było coś pięknego, co? Aha! 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 Transformacja, gościu! Ty coś gadasz? Jak on dostał tą bombę, że siadł tak przez... Dobra, to był blind shot. Mam dwa fragi. Jeden skład sam Farrell robi. Nita! Łap, póki ciepłe. Transformacja! Bomba! O kurde, ona ma dużo. Oni mają dużo! Oni mają bardzo dużo! Aha, dobra. Elo, Rico! Transformacja! Bomba! Nie, no to jest coś niemożliwego, przez co ja tutaj robię. Transformacja! Dobra, goni ją! Czy mi się wydaje? Policzcie fragi. Ile ja tutaj fragów zrobiłem w tym meczu? Zostaw go! Mój! No i transformacja. Pięknie. Nie, no to jest coś za prostego. Przecież ja tutaj wbiję milion puszek dzisiaj na tej postaci. Na tej postaci. Jojo, zostawcie łapeczkę. Także, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. W następnym odcinku wymaksujemy sobie Search'a. No i postaramy się odblokować do niego Star Power. Ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie brać udziału w konkursie. Trzymajcie się. Cześć!